Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Kłania się państwu Zbigniew Górniak i kłaniam się też swojemu gościowi Lesławowi Sobierajowi, dyrektorowi Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, jak się czuje ryś uciekinier? Nie szuka nowych dziur? No, rzeczywiście tutaj zrobił nam ten młody ryś dużą niespodziankę. Mimo że na tym wybiegu, nowym wybiegu, cała rodzina przebywała 7 dni, przygotowywaliśmy się specjalnie do tego, żeby zwierzęta przetestowały nowe zabezpieczenia i wydawało się, że nic się nie może tam stać. Ale ten ostateczny test w obecności kamer wypadł dla nas niestety bardzo źle, bo rysiowi udało się pokonać te bariery, które żeśmy przygotowali. Taki skoczny? Taki skoczny i właściwie niedopatrzenie dotyczyło około 30-40 cm, bowiem zbyt wysoko umieściliśmy ten tak zwany pastuch elektryczny, który nie pozwalałby mu opuścić wybiegu. Ale już poprawki są zrobione, ryś szczęśliwie wrócił do nas. Zresztą, jak państwo może wiecie albo nie wiecie, to powiem o tym, on poza wybiegiem bardzo się wydawał zagubiony. Więc nie oddalił się specjalnie od swojego wybiegu. Wprawdzie opuścił ogród zoologiczny, ale... Wystraszył się wolności. Wystraszył się prawdopodobnie tej wolności. On jednak w naturze, jako urodzone zwierzę w ogrodzie zoologicznym, specjalnie by sobie nie poradził. Jednak trochę wystraszył kilka osób na Wyspie Bolko zapewne. Nie zdołał wystraszyć, bowiem akcja, muszę tu pochwalić moich pracowników, odbyła się naprawdę. Mnie to zadziwiło w sposób bardzo szybki. W ciągu 40 minut zwierzę nie tylko zostało namierzone, ale zostało... Złapane w siatkę. Zostało, nie, najpierw został podany środek usypiający specjalną dmuchawką. Co przy takich odległościach nie jest zbyt prostą sprawą, bo trzeba się zbliżyć gdzieś na odległość 5 metrów, żeby skutecznie strzelić taką porcją usypiającego środka. Wy trenujecie takie strzelanie z dmuchawki? Mamy doświadczonych pracowników, oczywiście na co dzień używamy tego sprzętu. Płucami. Z mocnymi płucami, ale również z dużą celnością. Dlaczego na co dzień? Codziennie wam coś ucieka? Nie, ale wszystkie zabiegi, które się wykonuje, a zwierzęta w ogrodzie zoologicznym również chorują, również przemieszczamy do innych ogrodów, wszystkie tego typu zabiegi są wykonywane pod wpływem środków usypiających. A nie sposób jest podać z ręki, jak się to mówi, czyli strzykawką, zebrze, gorylowi, lemurowi takiego środka, więc trzeba używać na co dzień tego typu sprzętu. Czy ryś dostał teraz karcer o chlebie i wodzie, tak jak złapany zbieg z więzienia? No, rysie mają fantastyczne moim zdaniem warunki. W nowym miejscu to jest wybieg w lesie, w starodrzewie dębowym. I mamy ten komfort, że posiadamy tak zwany okulnik, czyli klatkę również będącą wybiegiem zewnętrznym o powierzchni prawie 60 m2 i tam w chwili obecnej nasz Dracula, bo tak został ochrzczony, to jest ryś karpacki. Dlaczego? Ryś karpacki, w związku z tym, właśnie dla przekory, myślę, pracownicy tak go nazwali, ponieważ on wcale nie jest krwiożerczy, tak jakby się to mogło wydawać. A ryś karpacki gatunek... Skarpat. Tak, Dracula. Skarpat. W Polsce występuje na wolności tylko około 200 osobników w południowo-wschodniej części Polski, Bieszczady. W ogrodach zoologicznych wszystkich europejskich jest ich zaledwie 100. Więc te nasze rysie, to jest trójka urodzona w zeszłym roku, są ważnym elementem tej układanki, jaką jest hodowla ginących gatunków prowadzona przez europejskie ogrody zoologiczne. Czy teraz ryś stał się sławny? Czy ludzie chcą sobie z nim robić zdjęcia, selfie? Tak, rzeczywiście, jak chodzę po ogrodzie, to czasami słyszę takie komentarze, a gdzież to jest ten nasz ryś? I próbują tam oczywiście... kilka dni się tak rozeszło, tak? W kilka dni, zresztą, no oczywiście taka sytuacja nie powinna się zdarzyć.
mamy duże doświadczenie w budowie tego typu obiektów. Tym razem się to nam niespecjalnie udało, ale Ryś zrobił nam swego rodzaju akcję marketingową, bowiem nie każdy by zauważył może w Polsce, że mamy nowe wybiegi dla małych kotów, a tym sposobem informacja przebiła się do mediów ogólnopolskich. Ale jednak sprawa jest poważna, bo akurat to zwierzę czuło się zagubione na wolności, a może trafiłoby na takie, które chciałoby sobie po tej wolności pohasać. Inaczej chcę zadać pytanie, czy goście zoo mogą się czuć bezpieczni w pańskiej placówce? Oczywiście. Czy sprawdzano inne klatki? Oczywiście potwierdzam, że goście mogą czuć się bezpieczni w naszym ogrodzie zoologicznym. Jeżeli chodzi o wszystkie drapieżniki, mamy specjalne procedury polegające na tym, że pracownik codziennie sprawdza, czy ogrodzenie wybiegu na przykład jaguara, pumy, irbisa jest w dobrym stanie. Codziennie, tak? Codziennie jest sprowadzona specjalna dokumentacja. Również po to, żebyśmy mogli kontrolować, czy pracownicy wykonują tą czynność kontrolną. No, nie muszę mówić, że gdyby wyszedł jaguar, gdyby wyszedł jakiś inny duży drapieżnik, nasze postępowanie byłoby pewnie dużo bardziej rygorystyczne, nawet łącznie z użyciem ostrej broni, którą posiadamy w ogrodzie zoologicznym. No wtedy bezpieczeństwo ludzi jest oczywiście najważniejsze. A jakieś inne słynne ucieczki z pańskiego zoo lub z innych? No tutaj właściwie mnie się przypomina taka komiczna sytuacja, to było prawie 20 lat temu, kiedy jeszcze pielęgniarze mieli swoją szatnię w budynku małpiarni, a vis-a-vis był wybieg hipopotama. I pracownik, który szedł na przerwę, zapomniał zamknąć bramę i siedząc na przerwie, pracownicy w pewnym momencie zobaczyli w oknie otwartą paszczę naszego hipopotama, Freda. To był pierwszy urodzony w polskich ogrodach zoologicznych hipopotam, który wiele lat w opolskim zoo mieszkał. Później chyba zginął w powodzi. Później niestety tragicznie zakończył swój los podczas powodzi. Wydawałoby się, że zwierzę, które na co dzień żyje w warunkach wodnych, właściwie w dużych rzekach, jeziorach, nie powinno mieć z taką ilością wody problemu, ale tutaj podejrzewamy, że był to stres związany z sytuacją dla niego nieprzewidywalną, z którą nie miał wcześniej do czynienia. Pytałem o bezpieczeństwo ludzi w zoo, a spytam o bezpieczeństwo zwierząt. Czy mogą się czuć bezpiecznie? Ludzie czasem je niepokoją. Nie zawsze celowo, czasem nawet nieświadomie. No oczywiście takie sytuacje mają miejsce. Ja obserwuję, że coraz lepszy poziom jest, jeżeli chodzi o zachowanie się zwiedzających w ogrodzie zoologicznym. Kiedyś mieliśmy problemy z takimi sytuacjami, jak na przykład wrzucanie do klatek z małp różnego rodzaju cukierków, waty, tej takiej napatyku cukrowej, tak. No i potem były różnego rodzaju problemy, oczywiście zdrowotne. Coraz lepsze to zachowanie, szczególnie w opolskim zoo, myślę, jest do zaobserwowania. Ale czy zwierzęta mogą się czuć niepokojone? Ja powiem o takiej sytuacji, która była słynna, a miała miejsce w Rotterdamie, kiedy to z wybiegu uciekł samiec tak zwany srebrnogrzbiety goryla nizinnego. I wszyscy zachodzili w głowie pytanie, zadawali sobie, dlaczego się tak stało mimo tych barier. No i na monitoringu wychwycono moment, że przychodziła tam od lat jedna pani, która drażniła tego goryla. Tak. Robiła jakieś głupie miny, prowokowała go i w pewnym momencie ten goryl tego nie wytrzymał. Sprawa była głośna, ponieważ goryl, wyskakując z wybiegu, zaatakował wyłącznie tą osobę. Zapamiętał ją sobie. Zapamiętał ją sobie doskonale. Podobno to słonie mają doskonałą pamięć. I oczywiście sprawa była w sądzie i pani niestety przegrała sprawę. Sąd holenderski uznał, że to była wyłącznie jej wina.
Więc zwiedzający czasami, jak się źle zachowują, to mogą liczyć się z reakcją taką nieprzyjemną zwierząt. Ja mam nadzieję, że u nas do tego nigdy nie dojdzie. Że nasz goryl wszystkich lubi. Mam nadzieję, że wszystkich lubi. Ta ucieczka rysia była skutkiem otwarcia nowego wybiegu w końcu. A co jeszcze nowego zdarzy się w naszym zoo? Jakieś nowe zwierzęta, nowe atrakcje, nowe projekty? No w tym roku przypomnę, że otworzyliśmy nowe terrarium, nowe w sensie odbudowane po tym pożarze sprzed kilku lat. Jest to nowa... Czyli gady i płazy. Gady i płazy, tak. Poszerzona jest ta koncepcja właśnie o gady. Wcześniej to była wyłącznie ekspozycja związana z płazami. Mamy nową wolierę dla papug, gdzie papugi kilku gatunków razem sobie fruwają. Już nie są zamknięte w małych klatkach. Teraz to jest kompleks małych kotów. A na jesień planujemy otworzenie tak zwanej woliery Australii. To będzie taka woliera... Strusie? Nie właśnie. To będzie taka woliera, do której będzie pan redaktor mógł sobie wejść i chodzić pomiędzy kangurami na przykład, koskorobami i różnymi innymi ptakami australijskimi. A one nie będą mnie zaczepiać? Nie będą pana zaczepiać, jak pan nie będzie ich zaczepiał. Ale jak sobie będę chciał poskakać z nimi? Zawsze można to zrobić. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był dziś pan Lesław Sobieraj, dyrektor Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.